rozdział drugiej księgi królewskiej, kapitel 5, 5 rozdział. Druga księga królewska, piąty rozdział. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upierzchłą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc odpowiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasteńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz gdy słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A gdy jego ciało stało się znowu czyste, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecka, dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma w całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej chwili właśnie przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z góry Efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. I nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę. I dał to swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów. Tych zaś odprawił i oni odeszli.
Tam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł na niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Namana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. W tym miejscu tutaj, które przeczytaliśmy, znajdujemy się w Starym Testamencie. I dla mnie to jest takie miłe, że to jest taka jakby księga obrazowa Biblii. I to, co tutaj możemy znaleźć, to jest lud Boży. I to jest lud podzielony na królestwo północne i południowe. Und wir waren jetzt Leute, ganz besonders hervorragende Leute in diesem Nordreich. I tutaj mamy ludzi bardzo szlachetnych czy znamienitych w tym północnym królestwie. Und dieses Nordreich wird dadurch charakterisiert, dass sie ganz schnell abgefallen sind von dem Gott Israels. I ten lud północny charakteryzuje się tym, że bardzo szybko odpadli od czy odeszli od Boga Izraelskiego. Und da war ein König und er hat sich gesagt, okay, ehe die Leute jetzt alle nach Jerusalem gehen und sie wieder dann alle nach dem Südreich kommen. I w tym królestwie panował, w tym północnym królestwie panował król, który powiedział sobie, wszyscy ludzie chodzą do Jerozolimy i do tego, czy jakby do stolicy tego południowego królestwa. Bauen wir hier oben in Nordreich auch so einen kleinen Tempel. A więc zbudujmy tutaj w naszym, w tym północnym królestwie też taką małą świątynię. Und zwar in Bethel und in Ai, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. I zbudujemy ją w Bethel i w Ai, by ludzie z naszego królestwa nie musieli tak daleko chodzić. Und das wurde zur Sünde des Volkes Israel eigentlich durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. I to było grzechem całego ludu przez setki lat. Und wenn der Jerobeam schon böse war, es wurde die Sünde Jerobeams genannt. I jest to nazwane grzechem Jeroboama. Dann waren die Könige nach ihm noch schlimmer. I on to właśnie tak tą świątynię zbudował i królowie po nim, którzy byli jeszcze bardziej byli upadli w swoich grzechach. I w tym czasie, gdzie jest tak wiele biedy w ludzie Bożym, to Bóg daruje takie szczególne postacie jak Eliasz czy Elizeusz. Elisa ist, denke ich, mit Mose eine der ganz großen Personen des Alten Testaments. Według mnie Elizeusz jest razem z Mojżeszem jednym z największych postaci w Starym Testamencie. Und das Ende von Elisa ist eigentlich von Elia ist beeindruckend. Eliasz, z Mojżeszem są właśnie tymi jednymi z najbardziej wielkich postaci w Starym Testamencie. I można tak powiedzieć, że ten koniec Eliasza, czyli to jego powzięcie do nieba jest czymś cudownym. Ale Eliasz w czasie swojego życia musiał powołać jeszcze swojego następcę, ponieważ zapomniał o jednej rzeczy. Dass da noch 7000 Israel sind, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Że jest jeszcze 7000 w Izraelu, którzy nie ugięli swojego kolana przed Baalem. Und das ist übrigens die einzige Sünde eines Mannes Gottes im Neuen Testament erwähnt. I to jest jedyny właśnie grzech męża Bożego, który jest wymieniony w Nowym Testamencie. Und wir wollen ein paar Lektionen lernen über die Personen hier. I zechciejmy nauczyć się kilku takich lekcji od tych osób, które tu przeczytaliśmy, które są wymienione. I przyjmijmy te lekcje także dla nas. Jeśli Bóg nam mówi, że mam jeszcze 7 tysięcy w Izraelu, którzy nie ugięli swojego kolana, to nimmt er danach, übrigens kurz danach, den Elia weg.
To krótko po tych słowach, jak Bóg to właśnie powiedział, to zabrał Eliasza. Weil er ein Problem hatte. Ponieważ on miał jeden problem. Er hat gedacht, ich bin alleine. Bo on myślał, zostałem jeden, jedyny. Und das hätte man auch denken können. I tak można by też pomyśleć. Und dann gibt Gott ihm aber Antworten. Sag mal, wen sollst du bestellen, den Hazael? Dann sollst du den Jehu bestellen und auch deinen Nachfolger Elisa. I wtedy Bóg mu mówi, masz kilka osób mu Bóg wymienia, które on ma ustanowić w różnych miejscowościach, między innymi Elizeusza jako następcę po nim. Wenn du heute das Wort Gottes betrachtest, dann könntest du vielleicht sagen, oh, wir sind die einzigen, die noch richtig sind. I jeśli dzisiaj byśmy to przełożyli na nasze czasy, to moglibyśmy powiedzieć, o, my jesteśmy tymi jedynymi, którzy jeszcze zostali, którzy idą tą dobrą drogą. Dann möchte ich dir sagen, das hat 7000. To ja chcę ci powiedzieć, że Bóg ma jeszcze te 7000. Überall. Wszędzie. Wenn wir auch daran denken, wie wir das Wort Versammlung gebrauchen. Jeśli my tak pomyślimy, jak często używamy słowa zgromadzenie, dann verstehen wir oft nicht daran, dass Gott auch andere meint als nur uns. To często my nie rozumiemy tego, że pod tym pojęciem zgromadzenie Bóg ma na myśli innych niż my. Też innych niż my. Ich werde oft gefragt in vielen Ecken Deutschlands, wie viele Schwestern seid ihr in der Versammlung in Berlin? Często jak podróżuję po Niemczech, to w różnych miejscowościach pytają mnie, ile jest was wierzących w zgromadzeniu w Berlinie? Und dann sage ich, 6-7000. I ja mówię, nie wiem dokładnie, może 6, może 7 tysięcy? Aber das wollten die alle nicht wissen. Ale nie wierzą w to. Die wollten gerne wissen, wie viele wir uns da versammeln. I oni, im też, może tak, nie chodzi im o to, im, oni chcieliby się dowiedzieć, ile osób my się zgromadzamy w tym naszym miejscowym świadectwie. I właśnie do zgromadzamy się do tego Pana, o którym właśnie śpiewaliśmy. Ale ten Kościół Boży, czy to zgromadzenie Boże, zawiera w sobie wszystkich wierzących. Und ich sag immer, das hat der Elia offensichtlich nicht mehr mitgenommen im Herzen. I ja to właśnie często powtarzam, że Eliasz jak gdyby o tym zapomniał albo nie przyjął tego do swojego serca tak właściwie. Ich allein bin geschieden. Ja sam zostałem w Izraelu. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. I oni chcą zabrać i również i moje życie. Die Versammlung Gottes in vielen Teilen dieser Erde leidet furchtbar. Wir haben dafür gebetet, auch gestern. Zgromadzenie Boże na całym świecie bardzo cierpi, przechodzi różne cierpienia czy doświadczenia i o tym też się modliliśmy dzisiaj i wczoraj. In Irak leiden die Gläubigen. W Iraku na przykład cierpią wierzący. Obwohl wir dort keinen zusammenkommen kennen, mit dem wir Brot brechen. Mimo tego, że tam nie zgromadzają się tak jak my tutaj na łamanie chleba. Aber der Herr sieht sein Volk. Ale Pan widzi swój lud. Und wir sollten das auch. I my też powinniśmy. In Syrien leiden. W Syrii tak samo. Da kennen wir nur ganz wenige Geschwister. Znamy w Syrii bardzo niewielu wierzących. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar tausend dort. Ale być może jest tam kilka tysięcy wierzących. Die wirklich gläubig sind. Którzy są prawdziwie wierzącymi. Und der Herr sieht. I Pan ich widzi. Wir denken, wir sollten nie vergessen die 7000. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tych obrazowych 7000. Und warum hat Gott solche beeindruckenden Persönlichkeiten nicht in das Südreich geschickt, sondern nur in das Nordreich? I dlaczego Bóg takie osobistości nie posłał do tego południowego królestwa, tylko one znajdują się w tym północnym? Da war doch der Tempel und der Gottesdienst und alles. Warum nicht? Tam przecież była ta właściwa świątynia, służba świątynna się odbywała. Dlaczego nie tam? Offensichtlich bei Gott solche Leute braucht es besonders für das Nordreich mit enorm viel Rückgrat und Charakter. Najprawdopodobniej tak to wygląda, że Bóg potrzebował właśnie tych osób w tym północnym królestwie, gdzie mieszkali ludzie ze specyficznym jakby charakterem. Und das war in dem Südreich noch nicht nötig, weil noch formal der Gottesdienst dort war. A w południowym królestwie można tak, nie było to jeszcze tak bardzo konieczne, ponieważ tam ta służba świątynna i kapłańska normalnie się odbywała. Und was ist sozusagen der Unterschied auch zwischen diesen beiden Propheten? I jaka jest też różnica między tymi dwoma prorokami? Das habe ich nur auch für mich so gesehen. Ja to tak sam dla siebie zawsze rozważałem. Du lest das bitte nicht in der Betrachtung. I nie mówcie tego może na, w czasie jakichś rozważań. Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie das Elia tat?
Panie, czy mamy zrzucić ogień z nieba, tak jak to Eliasz uczynił? Und das war ein Mann des Gerichts. To był właśnie mąż sądu. Und Elisa, außer einer Situation mit den Kindern, a Elizeusz, poza tą jedną sytuacją z dziećmi, handelt in Gnade. On działa w łasce. Beides gibt es bei Gott, natürlich. I obie te rzeczy są u Boga. Bóg je praktykuje. A tutaj mamy wspaniałą historię opisaną i chcielibyśmy się przyjrzeć kilku osobom, które tutaj mamy. Tu jest Naaman. Ein Syrer. Syryjczyk. Ganz beeindruckende Persönlichkeit. Zadziwiająca osoba. Super uniform. Super, można by powiedzieć, na dzisiejszy czas. Super ubrany. Wir denken an unsere Freunde aus Russland. Viele, viele Medaillen hier. Tak jak to wszyscy znamy, nasi przyjaciele z Rosji, zawsze medale tutaj przypięte. Viele Schlachten geschlagen und gewonnen. Wiele bitew za sobą, wiele wygranych. Da geht er durch Damaskus. Idzie przez Damaszek. Tolle typ. Super, można powiedzieć, żołnierz. Aber was keiner sieht. Ale to, czego nikt nie widzi. Und bei kurzer Zeit weiß er das. I od krótkiego czasu on też o tym wie. Da fängt hier sowas an, auf der Haut. Na skórze zaczęła mu się pewna choroba. I to, ta choroba jest ogólnie znana. Trzecia Mojżeszowa 13 i 14 jest opisana. Ta choroba rozprzestrzenia się coraz bardziej. I jest to choroba, która prowadzi do śmierci. Żaden człowiek tego nie widzi. Jeszcze ciągle on przez wszystkich jest uważany za świetnego generała. Nikt nie wie, jak to jest jakby pod spodem. On w swoim życiu, można powiedzieć, że szedł po trupach. To był naprawdę zaprawiony w bojach człowiek. I dann waren irgendwie Leute auch, die waren in Streifscharen umhergezogen in Israel. I też i wśród jego żołnierzy byli tacy, którzy na jakąś potyczkę wyszli. I oni z jednych z takich potyczek uprowadzili małą dziewczynkę. Nie wiemy, co się stało z jej rodzicami. Może zostali zabici. W czasie wojen zawsze to jest tragiczne i no nieszczęśliwe. Dann haben wir einen König in Israel. I mamy króla w Izraelu. Und die wollen wir nebenbei streifen. I przejdziemy koło niego tylko tak. Die Hauptperson ist Elisa. Główną osobą tutaj jest Elizeusz. Chcielibyśmy się nim zająć. Und wie er dem Naaman begegnet. W jaki sposób on spotyka się z Naamanem. Und dann soll uns doch beschäftigen seine Gehilfe, den er da hat, Gehazi. I chcieliśmy się też zająć tym pomocnikiem, którego on ma, Gehazi. Naaman, also ein ganz großer Feldherr. Naaman, potężny czy wielki rycerz. Und was niemand weiß, der Tod kreist schon über ihm. I to, czego, o czym nikt nie wie jeszcze, śmierć już nad nim jest, czy krąży. Und schau dir diese Leute, die groß was geworden sind in dieser Welt. I popatrzcie na tych ludzi, którzy stali się wielkimi w tym świecie. Vielleicht Erfolg. Którzy mają wielkie sukcesy. Kennst du die ersten Kapitel in der Bibel? Czy znasz pierwsze rozdziały Biblii? Und er starb. I umarł. Und er starb. I umarł. Und er starb. I umarł. Und der Naaman weiß. I Naaman też wie. Bei all meinen Erfolgen, die ihm Gott gegeben hatte. Bei all meinen Erfolgen, die mir Gott gegeben hatte. We wszystkich moich sukcesach, które Bóg mi darował, ich werde nicht mehr lange Freude daran haben. Nie będę już się długo z nich cieszył. To war ein Mann in Deutschland. Był pewien człowiek w Niemczech. Und dieser Mann sah furchtbar aus. I ten człowiek wyglądał okropnie. Spielt in einer Rockgruppe. On był członkiem zespołu rockowego. Był wohl nicht bekannt, Udo Lindenberg. Mit seinem Panikorchester. On był imię Udo Lindenberg. Lindenberg. In Deutschland sehr bekannt. Niemczech jest bardzo znany. Und er gehörte zu seinem Orchester. I on właśnie miał swój zespół. Und diese Leute, die machen sich dann immer wilder hier mit allen Tattoos. Oni wyglądają
przeraźliwie ze wszystkimi swoimi tatuażami. Irgendwann keine freie Platz mehr am Gesicht. W zasadzie na swoim ciele nie mają miejsca, żeby z normalną skórę można zobaczyć wszystko pokryte tatuażami. Łańcuchy na sobie i te przeróżne takie rzeczy. Różne dziwne fryzury. Wystraszylibyście się go, jakbyście go tak zobaczyli gdzieś. Ja auch, genau. Wystrzyli też. Und das war auch offensichtlich der Zweck, warum er das macht. I najprawdopodobniej taki był jego cel właśnie, żeby ludzie się go bali. O czym nikt nie wiedział, miał raka, był chory na raka. I on szedł po Hamburgu i Bogu dzięki, że tam są jeszcze też chrześcijanie, którzy składają świadectwo o Chrystusie. I on zobaczył tych ludzi i pomyślał sobie, no trzeba usunąć się, czy uciec od nich. I podeszła do niego młoda dziewczyna. So wie du aussiehst, muss es bei dir drin furchtbar sein. I powiedziała mu, tak jak ty wyglądasz, to tobie się musi okropnie powodzić w twoim życiu, w twoim życiu takim wewnętrznym, uczuciowym. Du hast eine tiefe Not in deinem Innern. Eine tiefe Not in deinem Innern. Myślę, że w swoim wnętrzu ty przeżywasz ogromną biedę. I ten człowiek po tych słowach załamał się. I on się zapytał, skąd o tym wiesz? I zaczęli rozmawiać o wierze. I zaprosiła go na zgromadzenie. I nawrócił się. Przyjął krew Pana Jezusa. Er hat nicht mehr lange zu leben. Nie żył długo już. Und dann wird ein Interview gemacht mit ihm. Das kann man auch sogar auf YouTube hören. I przeprowadzono z nim wywiad. Można go na YouTubie sobie obejrzeć. Und hatte die Kassette früher, aber jetzt gibt's sogar auf YouTube. Und dann erzählt er so ein bisschen seine Geschichte und bittet seine ganzen Kumpels vom Orchester und den Udo Lindenberg und die ganzen Huren in St. Pauli, dass sie zum Christus umkehren. Udo Lindenberg war dieser Leader von der Gruppe und die ganzen Leute, die aus dem ganzen Milieu da kamen Mitglied der Band. Udo Lindenberg war der Chef der Band. Okay. Ja. Ten Udo Lindenberg jest jak gdyby liderem tego zespołu, a to był jeden z jego członków, o którym jest ta historia. I jest właśnie wywiad, w którym on mówi i mówi też, jakby zwraca się do swoich kolegów z tego zespołu, między innymi do tego lidera, Udo Lindenberga i do innych. Und da könnt ihr euch vorstellen, auf der Beerdigung, als dann dieses Interview von ihm kam und noch jeder seine Stimme hören konnte. I w czasie jego, czy w trakcie jego pogrzebu, gdy ten wywiad jakby puszczono. Und er so viele aus seiner Band ansprach und sagt, fährt um. I on jakby zwracał się do swoich kolegów z zespołu, zawróćcie i wróćcie się w stronę Chrystusa. I wielu z tych ludzi, czy on zwracał się tak, że wielu do słuchaczy tego zespołu, czyli do ludzi, którzy słuchają ich muzyki, nawróćcie się do Chrystusa, że wiele oczu w czasie tego pogrzebu miało łzy, czy wielu ludzi płakało. Was aus diesem kurzen Zeugnis, der nur kurz gelebt hat, dieser Mann hervorgeht, wissen Sie nicht. Nie wiemy, jaki jest, co się stało, czy jaki jest skutek tego jego świadectwa. On nie żył tu długi czas już, jak się nawrócił, więc nie wiemy, jaki jest skutek. Wie ist dieser berühmte General jetzt, der ähnlich großen Erfolg hat wie unser Musiker dort? I tutaj możemy sobie to tak porównać, że mamy przed sobą tego wielkiego generała, który też był sławny, który też miał wielki majątek, jak ten nasz muzyk, o którym mówiliśmy. Und in seinem Haushalt ist ein Mädchen gekidnappt und vielleicht durch schlimme Umstände wahrscheinlich ganz alleine jetzt in dieser Welt. I w jego domu jest mała dziewczynka, która została porwana i być może w strasznych okolicznościach i ona jest najprawdopodobniej całkowicie samotna wśród obcych ludzi. Vielleicht sieht sie das brennende Haus ihrer Eltern. Być może ona widziała płonący dom swoich rodziców. Und die Schreie der Leute hört sie, die zum Umkommen.
i może słyszała krzyki ludzi z jej wsi, którzy ginęli. Und dann hört sie die Botschaft, oh, der General hat Krebs. Der hat Aussatz. I teraz ona słyszy tą wieść, o, ten generał ma trąd, jest chory na trąd. Es gibt doch einen gerechten Gott. I mogłaby powiedzieć, o, ten sprawiedliwy Bóg jednak istnieje. Das geschieht ihm total recht. To mu się należało. Er hat das, was er gesät hat, das erntet er jetzt. To, co siał, teraz on żniwuje. Czyż nie byłoby to prawdą? Czy my byśmy tak nie pomyśleli? I to całkowicie byłoby to uzasadnione. Co ta dziewczynka mówi? Trzeci wiersz. Ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Bogu niech będą wielkie dzięki, że ta dziewczynka nie powiedziała tak, jak przed chwilą to mówiliśmy. I tego możemy się od niej nauczyć. To jest tutaj tylko w Biblii, nigdzie więcej. Aber diese Mädchen durch ihr Verhalten ist eine Predigt für uns alle. Ale ta dziewczynka swoim zachowaniem jest, jest takim kazaniem dla nas. Wie viele verpasste Gelegenheiten, die Gott uns stellt. Ile jest, ile było okoliczności, które straciliśmy, albo których zaniechaliśmy, które Bóg nam darował. In deiner Nachbarschaft. W swoim sąsiedztwie. Mit deiner Umgebung, wo du bist. W swoim otoczeniu, w którym jesteś. Du hättest was sagen sollen. Miałeś coś powiedzieć. I nie uczyniłeś tego. Wiesz, że jest jeden, który może pomóc, który przyszedł dla grzeszników. I on jest o wiele więcej, czymś więcej niż tylko prorokiem. I to jest tutaj właśnie Elizeusz wskazuje na kogoś, kto jest jeszcze większym niż on, czyli na Chrystusa. Da ist kein Wort von irgendwelchem Hass oder irgendwelcher Ablehnung gegen diesen Mann Naaman. Tutaj nie ma ani jednego słowa jakiejś nienawiści, odrzucenia czy czegoś podobnego wobec tego Naamana. Sondern tiefstes Mitleid über die Not dieser Menschen oder dieses Mannes. Ale tu widzimy najgłębsze współczucie wobec właśnie tego człowieka. Wovon natürlich Aussatz und Bild, das ist ganz klar. Czego obrazem jest trąd? Myślę, że jest to dla nas wszystkich jasne. Sünde, die frisst sich immer weiter durch in unser Leben. Jest obrazem grzechu, który coraz bardziej rozprzestrzenia się w naszym życiu. Und zerstört unsere Persönlichkeit, unser ganzes Leben. I niszczy naszą całą osobowość, nasze całe ja. Wie viel Elend gibt es in den Familien? Ileż biedy jest wśród rodzin? Was du gar nicht siehst, weil du siehst nur die Häuser von außen. Czego my w ogóle nie widzimy, ponieważ jak idziemy ulicą, to widzimy tylko domy z zewnątrz. Wir haben jetzt bei uns in der Bibelstunde gehabt in der Woche. My w czasie naszego jednego zgromadzenia w tygodniu. Thema Ehescheidung, Wiederheirat. Mieliśmy taki temat rozwody i ponowne małżeństwa. Und Gott hat mal gesagt, bis der Tod euch scheidet, seid ihr zusammen. I Bóg powiedział, dopóki śmierć was nie rozłączy, jesteście razem. Da kommt so ein böses Wort von meiner Frau oder von mir. I będzie, zdarzy się tak, że będzie wypowiedziane złe słowo moich ust czy mojej żony. Und wenn ich da nicht bekenne, wenn die Dinge nicht in Ordnung gebracht werden, noch bevor die Sonne untergeht. I nim te, jeśli te rzeczy nie będą załatwione, zanim słońce zajdzie, dann frisst das weiter in meinem Herzen. To te złe słowo będzie zżerało moje serce. Dann kommt noch ein böses Wort. Do tego dojdzie kolejne złe słowo. Noch eine böse Handlung. Zły czyn może potem. Das Herz wird kalt gegen den anderen. I serce oziębi się wobec drugiej osoby. Irgendwann geht man zum Scheidungsrichter. I po jakimś czasie
jest, bywa tak, że idzie się przed, do sądu, by się rozwieść. Gottes Wort sagt, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Bóg, Słowo Boże mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Bei manchen ist es schon über 1000 Mal wieder untergegangen, aber noch nicht in Ordnung. A u niektórych w życiu jest tak, że to słońce zaszło już 1000 razy i pewne rzeczy nie, do dzisiaj czy do teraz jeszcze nie są załatwione. Wenn Kinder dann erleben aus solchen Nöten, i jeśli dzieci przeżywają to, dass meine Eltern, die sich zu Christus bekennen, że moi rodzice, którzy wyznają czy przyznali się do Chrystusa, sich nicht mehr vergeben können, nie potrafią sobie przebaczyć, welche Not Peter hatte. Jakaż bieda z tego może powstać? Wir kennen einen, znamy jednego, der alle Schuld hat, który przebacza wszelkie i wszystkie grzechy, winę, der neues Leben gibt, i który daje nowe życie. Ich möchte nur mal als Beispiel nur mal dieses Thema nehmen. Es gibt so viele Dinge, wo Sünde zerstört und zerfrisst. Jako przykład to chcę podać. Jest tak wiele rzeczy, gdzie, czy przykładów, gdzie grzech niszczy. Und obwohl wir Menschen sind, in eine neue Schöpfung sind, mimo tego, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy tym nowym stworzeniem, aber ist doch etwas bei mir, das nennt die Bibel mein Fleisch. To jednak mam coś, mianowicie moje ciało. Und das Fleisch ist genauso kaputt und schlimm wie das von dem Namen. I to moje ciało jest dokładnie tak samo zniszczone, czy zepsute i złe, jak to ciało Namana. I dlatego to wezwanie Słowa Bożego Galacjan 5 rozdział 16 wiersz. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I 24-25. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Naaman, hört auf dieses Mädchen. Naaman posłuchał słów tej dziewczynki. Offensichtlich auch beeindruckt über die ganze Situation, dass dieses Mädchen, was sie dort erlebt hat, und trotzdem in diesen Rat gibt. Wydaje mi się, że on też ta sytuacja go jakby zaskoczyła i jest nią jakby zachwycony, że ta dziewczynka mimo tych przeżyć, które to musiała przeżyć, że wypowiada takie słowa. König, idzie do króla następnie. König schickt einen Empfehlungsbrief natürlich nur seinesgleichen, zum König von Israel. I król ten oczywiście wysyła, czy pisze list do króla izraelskiego, bo oczywiście to się odbywa na tym samym poziomie, czyli król mógł napisać do króla. Tu jest, mamy wspomniane, co w tym liście jest napisane. I król izraelski Joram czyta ten list i przeraża się. O, dieser Mann dort in Syrien, in Damaskus, der denkt wohl wieder, wir müssen wieder Krieg führen. I myśli, i mówi, o, ten król w Damaszku, w Syrii, on chce znowu iść ze mną na wojnę. Bo on to zrozumiał, że nie jest Bogiem, by tego Namana mógł uzdrowić. I znowu nasz prorok o tym usłyszał. I mówi, niech przyślij go do mnie. General Naaman mit all seinem Gefolge. I teraz wyobraźmy sobie, ten generał Naaman ze całą swoją świtą idzie auf dem Weg zu Eliza. I idzie pod górę do Elizeusza. Und bevor Eliza dann da ist, bevor er bei Eliza ist, kommt ihm der Bote Elisas entgegen. I zanim dotarł do tego, do domu Elizeusza, wychodzi mu posłaniec od Elizeusza. Bardzo i mówi mu, wykąp się 7 razy w Jordanie.
Przecież to jest brudna rzeka. A ja jestem znamienitym generałem. Przecież my u nas w Damaszku mamy wspaniałe, cudowne, przepiękne rzeki. Dlaczego w Jordanie? Znacie historię ludu izraelskiego? Gdy przeszli przez Morze Czerwone, Bóg wyzwolił ich z mocy faraona i Egiptu. Aber sie mussten noch mal durch den Jordan ziehen, um dieses Land einzugehen. Ale musieli jeszcze raz przejść przez Jordan, by wejść do tego kraju. Und sowohl das Rote Meer, als auch der Jordan, beide sprechen vom Tod Christi. I zarówno Morze Czerwone, jak i Jordan mówią o śmierci Chrystusa. Und du musst wissen, der Tod Christi, das muss mein Tod werden. Hier muss mein Ich, mein Stolz begraben werden. I musisz o tym wiedzieć, że to oznacza, że ta śmierć Chrystusa musi stać się też moją śmiercią. Moje ja, moja duma musi być pogrzebana. My dla tego świata mamy tylko to jakby głupstwo krzyża dla nich. A to jest właśnie myśl Boża. O, hat er gesagt, schon mal. Jetzt kommen die Knechte aus uns, ganz wichtig, auch so ähnlich wie das Mädchen. Hör mal, lieber General. I teraz tutaj czytamy o tych jego sługach i to jest podobnie jak ta dziewczynka. Posłuchaj, ojcze czy generale. Hätte der Prophet jetzt was ganz Großes gesagt, was du machen sollst. Gdyby ci ten prorok powiedział, że masz jakąś bardzo trudną rzecz uczynić. Jetzt bin ich mal ganz katholisch. I teraz jakbym był na przykład katolikiem. Rutsche auf die Knie nach Rom. I na przykład na kolanach muszę iść do Rzymu. Und ich muss jeden Tag 10 Gebete machen. I to, den Rosenkranz 20 mal runterleiern. I codziennie 10 modlitw jakichś bym musiał wymienić i ten różaniec 20 razy go przemodlić. Fasten und alle Dinge machen irgendwo, was ich selber noch machen kann. I do południa mam pościć i mnóstwo innych rzeczy, które mógłbym tam uczynić. To jestem przekonany, że za cenę zdrowia byśmy to wszystko uczynili. Oder da kommt der Prophet, große Hände ausgestreckt, schau mal, jetzt hier, ich segne dich im Namen und so weiter. Effekthascherei, ja? Albo jakby była taka sytuacja, że ten prorok wychodzi mu naprzeciw, kładzie, wyciąga swoje ręce i jakieś tam znamienite, znamienne słowa wypowiada i cały tak pompatycznie to wszystko się odbywa. To jest okej, nie? To by było w porządku, nie? To co ma? To też byśmy takie coś przyjęli. Und dann merkt der Name. Oh. Man merkt, das Wasser jetzt in seinem Kopf. I teraz w jego głowie kłębią się te myśli. I to Todesfluss. To jest ta rzeka śmierci. Der Tod Christi. Śmierć Chrystusa. Der starb, damit wir leben können. Który umarł, byśmy mogli żyć. Diese einfache Botschaft. To proste poselstwo. Dass du das für dich persönlich annimmst und glaubst. Abyś to przyjął dla siebie i w to uwierzył. Diese Torheit des Kreuzes. To głupstwo tego krzyża. Das war die Weisheit Gottes. To była właśnie ta mądrość Boża. Und dann glaubt er. I uwierzył. Und dann geht er hinunter. Zszedł na dół. Einmal, zweimal, fünfmal, sechsmal. Nic passiert. Raz się zanurzył, drugi, trzeci, pardon. Piąty, szósty. Nic. A nie. Pardon, spieś wieder raus. Czy na przykład po tym czwartym, piątym razie nie pomyślał, że to nie ma sensu? Cornelius, was muss ich machen? Co muszę uczynić? Tak. Und Gott muss ich was? Ich muss Gott. No. I muszę uwierzyć w to, co Bóg powiedział. Ich muss Gott glauben. Einfach Gott beim Wort nehmen. Po prostu musimy uwierzyć w to, co Bóg powiedział i to słowo przyjąć jako prawdziwe. On wszystko uczynił. I gdy on siódmy raz się wynurzył, i tu jest napisane, wtedy okazało się, że jego ciało jest czyste jak ciało małego dziecięcia. Jetzt kommt er mit dem Geld und mit seiner Wagenladung. Jetzt möchte ich danke sagen, Elisa. Danke, Herr Jesus. I teraz on z tą całą swoją świtą zawraca i z całym tym pieniędzmi, które przywiózł,
idzie podziękować Elizeuszowi. Gottes Heil kannst du nicht mit Geld kaufen. Bożego zbawienia nie możesz kupić za pieniądze. Alles kostenlos. Wszystko jest za darmo. Und nicht aus Werken, haben wir gestern gehört. I to nie z uczynków, wczoraj o tym słyszeliśmy. Damit niemand sich rühmt. Aby nikt się nie sławił, nie chwalił. Nicht von uns. Nic z nas. Was ist von uns? To jest nas. Unsere Sünden. Nasze grzechy. Wie der Sand am Meer. Grzechy liczne jak piasek morski. Okropnie dużo. Und er bezahlt alles. A on płaci za wszystko. O, sagt er, ich habe noch ein Problem. Lieber Elisa, kannst du mir da helfen? I mówi, mam jeszcze jeden problem. Możesz mi pomóc? Ich hab doch mein Herr, der König da, wo ich ja da den Brief da bekommen hab, ja. I nade mną jest mój król, który napisał ten list. Und der geht jetzt in sein Götzenhaus rein. On chodzi do swojego, do swojej tej świątyni, swojego bożka. Und dort wird er natürlich gerne, dass ich ihm dabei unterstütze und seinen Götzen da anbeten. I to jest jego życzeniem, abym ja z nim tam szedł i on się wspiera na moim boku. Ich hab doch hier den lebendigen Gott kennengelernt. Ja tutaj poznałem tego żywego Boga. Dieser lebendige Gott ist doch so gewaltig. Kann ich das denn noch machen jetzt? Ten żywy Bóg jest tak potężny. Czy ja coś takiego mogę jeszcze czynić? Möchte ich die jungen Leute mal so fragen. Kann ich das noch machen? I pytanie teraz do młodych. Do was młodych tutaj. Czy możemy, jeszcze coś takiego czynić? Czy możesz? Mein Freund. Nie wiem. Ja, ist auch schwierig, ne? To jest ciężkie pytanie. Wenn wir jetzt ältere Brüder hier so sind, meine Brüder, da kommt ein junger Mann, ich möchte das und das machen und wir haben auch nicht gleich so ein Gotteswort. Was macht man in so einer Situation? Ne? Wir wissen natürlich 1. Korinther 9 und wenn jemand kommt, oh sorry. Być może dla nas, dla starszych, nie byłoby to takim wielkim problemem, bo, ale dla młodego może być problem, bo przecież wszystkiego nie mamy w Biblii napisanego, co nie mamy na każdą sytuację napisanych w Biblii przepisów. Aber die schönste Antwort, die wir in so einer Situation geben, ist die, die Elisa gibt. Ale najpiękniejszą odpowiedzią jest ta, w takich sytuacjach jest ta, którą daje tutaj Elizeusz. Idź w pokoju. Jeśli ktoś by mi powiedział, wszystko już przeżyłem. I Pan do mnie powiedział, masz ożenić się z tą i z tą. A ona, ta dziewczyna jest dość niewierząca. Dann kann ich nicht sagen, ich habe da Frieden, ich kann in Frieden gehen. To nie mogę wtedy powiedzieć, że mogę odejść w pokoju. Und unter anderem sagt Gottes Wort was dagegen. A poza tym Słowo Boże nam wiele rzeczy mówi przeciwko takiemu postępowaniu, czyli że możemy ewentualnie pobrać się, czy ożenić się z niewierzącą, czy niewierzącym. Aber es gibt eben Fragen, da hast du nicht immer gleich eine Antwort darauf. Ale są też pytania, na które nie masz takiej dobitnej, jasnej odpowiedzi. Aber wenn du in deinem Herzen wirklich über diese Dinge Frieden hast mit deinem Herrn. Ale jeśli w tych sprawach masz pokój w sercu i czyste jakby sumienie przed swoim Panem, geh deinen Weg mit dem Herrn. To idź swoją drogą z Panem. Und der Herr segne dich reich. A Pan pobłogosławi cię obficie. Jetzt haben wir noch einen Mann noch. I na koniec mamy jeszcze jednego człowieka. Gehazi. Gehazi. Gehazi sieht die ganzen machtvollen Wunder, die Gott hört, dass diesen Mann Elisa. I on jest tym świadkiem, naocznym świadkiem, który widzi te wszystkie cuda, które czyni Elizeusz. Damit mich keiner falsch versteht. Aby nikt mnie źle nie zrozumiał. Ein Wort noch zu unserem Freund Naaman. Jeszcze jedno słowo do naszego przyjaciela Naamana. Der kommt jetzt nach Damaskus. On teraz przybywa do Damaszku. Und dann kommt sein Herr, der König, und sagt, ja, General Naaman, komm, wir gehen wieder zum Götzenhändler. I jego król mówi do niego, Naamanie, chodź, teraz idziemy do naszej świątyni, naszego bożka. Wenn er wirklich mit Gott leben will, jeśli on naprawdę chce żyć z Bogiem, wenn er den Frieden in seinem Herzen genießen möchte,
Jeśli chce się rozkoszować tym pokojem w swoim sercu, myślicie, że on byłby w stanie iść ponownie do tej świątyni Boska? Nie. Bo wtedy, jeśli by tam poszedł, nie miałby pokoju w swoim sercu. Nie możesz wejść do świątyni Bożków z pokojem w sercu. Ale to, diese Verantwortung entlässt der Elisa seinen diesen Neubekehrten, nenne ich das mal. Ale z tą odpowiedzialnością Elizeusz odsyła tego, powiedzmy, czy określmy go tak, nowonawróconego. Der Gehazi hat das irgendwo nicht so recht verstanden, dass das alles so ohne Geld abläuft. I Gehazi nie zrozumiał tego wszystkiego, że to te wszystkie rzeczy dzieją się bez pieniędzy. Jetzt kommt mit der Karawane da an. I on udaje się tam z powrotem do za Namanem. 10 talenty silber, 10 silberstücke, richtig teuer, 6000 sekel gold und 10 wechselkleider. On w 5 wierszu czytamy, co ten Naman miał ze sobą. 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. I teraz my byśmy z tego nic nie mieli wziąć? Ist die Frömmigkeit nicht ein Mittel zum Gewinn, noch mehr zu bekommen? Czy pobożność to nie może być środkiem, by mieć jeszcze więcej, pozyskać coś? Wir leben immer so einfach hier, so arm. Bo my przecież żyjemy tak prosto, tak można powiedzieć biednie. Ich werde mal hinterherlaufen. I Gehazi tak sobie myślał, być może Gehazi, ja pobiegnę za nim jeszcze. Und dann geht er da, zu dem Naaman. Doszedł do Naamana. Ach! Lieber Herr Naaman, lieber General, mein Herr hat doch was vergessen. Mówi, drogi generale, mój pan coś zapomniał o czymś. Da sind nämlich Leute gekommen. Przybyli mianowicie prorocy do nas. Und gib doch was da, wir brauchen doch was. I potrzebujemy jednak czegoś z tego, co ty masz. Wiesz, was dieser Gehazi ma? Wiecie, co ten Gehazi czyni? Jest ein Werkzeug in der Hand Satans, das Werk Gottes zu zerstören. On jest tym narzędziem w rękach szatana i chce zniweczyć to dzieło Boże. Wie der Naaman glauben darauf geantwortet hat, weiß ich nicht. Nie wiem, w jaki sposób Naaman w swojej wierze na to odpowiedział. Das wird auch nicht mehr erwähnt. Nie jest tutaj to też napisane. Aber erwähnt wird diese Handlungsweise eines Gehazi. Ale tu jest opisane dokładnie, w jaki sposób Gehazi działa. To są ci, którzy patrzą na te ziemskie rzeczy. Których Bogiem jest brzuch. To można ich porównać do takich, którzy muszą za wszelką cenę jeździć najlepszym samochodem, ubierać się najlepiej. To jest okropne. Jeśli chrześcijaństwo tak ma wyglądać. Aber so eine Einstellung hat Gehazi. Ale właśnie takie jest nastawienie Gehaziego. Und er wollte ein Talent Silber nur und zwei Wechselkleider, war ja ganz bescheiden. A on chciał tylko wziąć jeden talent srebra i dwie szaty, czyli tak skromnie. Und Naaman aus seiner Großzügigkeit raus sagte, ich bin ja so in Schuld, bin so in Schuld. I Naaman w swojej, można powiedzieć, takiej dobroduszności daje mu więcej. I mówi, weź to. Poza tym, łaska Boża łaska Boża daje coś, czego przez zakon nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Als der Zachäus, ich sag das mal, zum Glauben kam an Jesus Christus, Lukas 19. Łukasza 19, gdy Zacheusz uwierzył w Pana Jezusa, to on mówi, czterokrotnie chcę oddać to, co wziąłem. I takie coś może spowodować tylko i wyłącznie łaska. I tu nikogo nie ma, który by powiedział, uporządkujmy to. Gnade bewirkt etwas in unserem Leben. Łaska działa w naszym życiu, ohne dass das unbedingt immer so steht. I działa łaska działa w, czyli nikt nam tego nie nakazuje, my to jakby dobrowolnie z łaski czynimy, nie ma na to jakiegoś przepisu, nakazu, tylko
łaska to powoduje. Aber jetzt kommt der Gehazi zurück. Ale teraz Gehazi wraca. Entlässt seine Mitarbeiter, die er da sich angestellt hat, die Knechte. On odprawia swoich tych sług, czy tam współpracowników, którzy z nim tam poszli. Und ganz leise. I pokryją mu, ukrywa ten, to co wziął. I idzie do Elizeusza. Alles gut. Wszystko w porządku. Alles wunderbar. So schön, dass wir mit dem Herrn leben dürfen, nicht? Wszystko jest w porządku i fajnie, że jesteśmy, że żyjemy z Panem. Woher kommst du, Gehazi? I tu pada to pytanie, skąd wracasz, Gehazi? Kinder können das heute viel besser verstehen, heute im Zeitalter von Computer, Fernsehen und alles. Dzieci rozumieją to dzisiaj o wiele lepiej w czasach komputeryzacji. Wenn ich den Kindern das früher in der Waterschule erzählt habe. Gdy ja to przed laty opowiadałem dzieciom na szkółce niedzielnej. Habe ich versucht, entschuldige bitte, das ist natürlich nicht richtig reine Lehre. Dann habe ich immer gesagt, er hatte schon wie so ein Videogerät da, was Gott ihm gezeigt, wo gerade der Naaman von seinem Kamel da runtergeht und ihm gerade die Sachen gibt. Nie zrozumcie mnie źle, ja to tak małym dzieciom tłumaczyłem w ten sposób przed wielu laty, że Elizeusz tak jakby miał taką kamerę z takim monitorkiem, na którym Bóg mu pokazał, co ten Gehazi zrobił i widział, jak ten Naaman zsiada ze swoich wielbłądów i daje mu te zebro i te szaty. Zapomnijcie o tym szybko, bo oczywiście nie miał żadnego monitora ani jakiejś kamerki. Gott sprach durch Visionen diesen Mann Gott. Bóg do tego męża Bożego mówił przez objawienia, przez takie jakby wizje. Tak, aber er zeigt ihm definitiv genau die Situation, wo gerade der Naaman runter sich neigt zu Gehazi. Ale Bóg mu dokładnie pokazał jakby tą sytuację, gdy Naaman zwrócił się, czy rozmawia z Gehazi. Und dann fragt er ihn, woher Gehazi? I on pyta się go, skąd wracasz, Gehazi? Als Ananias und Sapphira auch in ihrer Geldgier verkehrte Dinge gemacht haben, również gdy Ananias i Sapphira defraudowali te pieniądze, da fragte Petrus auch, warum? To Piotr też ich pyta, Ananias. Dlaczego? Und wir denken noch an einen weiteren, auch in der Apostelgeschichte, wo wir merken, dass materielle Dinge uns den klaren Blick für Gottes Dinge verschleiern. Und das ist Simon der Zauberer. I również w Dziejach Apostolskich mamy przykład Szymona Czarnoksiężnika, na podstawie którego widzimy, że właśnie pieniądze są tą rzeczą, która nam jakby zaciemnia obraz tych rzeczy Bożych. Du hast gedacht, dass Heil Gottes kannst du materiell. Myślałeś, że zbawienie Boże. Stay in me, Lord.
Boży ludu uwielbiaj
Wysławiam Cię.
Cię wielbimy i dziękujemy.
znaczczenia syna tego cnu. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezus, oddam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla nas. Radujmy się, gdyż dobro
dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię na ziemię, tu stąpiłeś, szukałeś mnie, od śmierci mnie zwolniłeś, więc widzę życie, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, pokojem obdarzyłeś.
Więc widzę łaskę, widzę Jezusa. Tak, Gud.
wszy. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Cześć, chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Wypełnić aż do końca w pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Stanie. Baranku, drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam, dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć i grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był wzbudzony.
Sławimy moc Twoją.
zniknie jarzmo wszelki znój, to mu uwielbi Ciebie, obcy i samotny.